Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i w dzisiejszym odcinku oczywiście znowu będziemy expić naszego paladyna, no bo jak żeby inaczej, na tym ta seria przecież polega, nie? Tak, co dzisiaj nowego? Nowego jest to, już wbiliśmy 46 level, tak naprawdę w tym odcinku wbijemy. Będzie to troszkę pocięte. W międzyczasie robiłem w sumie questy eventowe, jeszcze te zaległe. Także mam już wszystko zrobione, w sensie jestem na bieżąco z eventami, jeszcze teraz przy okazji, a nie wiedziałem nawet, ale wystartował mini event, który pozwala na odbiór błogosławieństwa, które zwiększa doświadczenie z walki, dlatego tutaj nam się to dosyć bardzo przyda. Ja te błogosławieństwo postaram się generalnie wykorzystać i powbijać trochę leveli, tak żebyście na poniedziałek mieli minimum 50 już do oglądania. Co jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawego? Tutaj ogólnie jeszcze, jak już wbiłem 46 level, to pójdę sobie jeszcze na kolosów. Jeszcze postaram się kilka ich ubić, kilka razy w sensie, bo chcę do końca eventu mieć jeszcze, powiedzmy, tutaj jakiś zapas miksów takich, żeby mógł wam to podesłać. W sumie ubijanie kolosa jest dla mnie dosyć, powiedzmy, no już nie jest dla mnie tak bardzo przydatny, jak mogłoby być, bo itemy z kolosa są na 30 level, a sprzedać ich raczej nie można. No chyba że ogólnie jakiś fajny heroik wyleci, no to wtedy może coś tam się ogarnie, ewentualnie może jakaś legenda, bo wtedy nawet jeżeli jest to na 30 level, to jest to dosyć opłacalne. Tak jak widzicie tutaj, na przykład mój pierścień i mój naszyjnik, które są na 30 level, co prawda, ale są na tyle dobre, że nie muszę jeszcze ich tak naprawdę zmieniać. W sensie mógłbym na dużo lepsze, heroiczne, na mój level aktualnie z Wilczego Prawa, czy tam z Wilczej Jagody, czy jak to tam się oni się tam nazywali, nie pamiętam już dokładnie, ale mógłbym wymienić. Niemniej jednak szkoda pieniędzy tak naprawdę. Myślę, że na spokojnie aż do 60 levela będziemy cisnąć tak naprawdę na unikatach, bo kupowanie heroicznych przedmiotów na niski level jest, przynajmniej jeżeli chcecie wbijać wyższy, tak jak mówiłem już kilkadziesiąt razy, jest nieopłacalne. W sensie, jeżeli faktycznie ekspicie i ciśniecie do jakiegoś wysokiego levela, to jest marnotrawstwo pieniędzy, bo kupicie takiego heroika za 10 milionów i nie odzyskacie tych 10 milionów tak naprawdę, no bo nie sprzedacie tego z powrotem. Moglibyście sprzedać to za smocze łuski z odwiązaniem czy coś, ale nikt tego nie kupi tak naprawdę, no bo lepiej wydać w sumie normalnie 8 albo 10 milionów na zwykły przedmiot, niż dać milion i nie wiem, i 1000 smoczych łusek, czy ile to tam kosztuje za przedmiot, który jest związany. Także no, jest to dosyć nieopłacalne. Dlatego, tak jak mówiłem, do 60 levela będziemy cisnąć na unikatach. Na 60 zrobimy HeroQuesta. Z HeroQuestem będziemy cisnąć, znaczy z itemami z HeroQuesta pociśniemy trochę. I potem już, jak będziemy szli w stronę setnego poziomu, to wtedy będziemy kupować już heroiczny ekwipunek. Na setny level najprawdopodobniej albo kupimy set z kochanki, albo zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Może coś z Miśka, czy jak to tam się nazywało, miłośników, o tak, miłośnika, na miłośnikach chyba są przedmioty na setny level, ile dobrze pamiętam, no na setny level, bo jest miecz chyba dla wojownika i kusza, z którą chodziłem, dla tropiciela od ognia chyba. No, chyba tak. No także zobaczymy. Jeżeli będzie za drogę, to pójdziemy po budżecie. Bo w sumie setny level już będzie momentem, w którym skończymy tę serię i zaczniemy nową. Dlatego też, no potem ewentualnie będziemy cisnąć dalej, ale to się zobaczy. No, a propos, w sumie dopiero 46 level mamy tak naprawdę. Jest 8, 9 odcinek, czyli 3 tygodnie. W 3 tygodnie wbiliśmy 46 level, znaczy no tak naprawdę 46, 3 tygodnie, także jest to bardzo, bardzo słaby wynik. Niemniej jednak w sumie jest to spowodowane tym, że no tak jak mówiłem, gram tylko w momencie, kiedy nagrywam, teraz troszkę więcej pogram. No a druga rzecz jest taka, że w sumie jeżeli bym przysiadł i poświęcił trochę więcej czasu, to tak naprawdę ta seria skończyłaby się w 2 tygodnie, także także to też by nie miało sensu tak naprawdę, a tak to macie troszkę więcej do oglądania tutaj.
No i z drugiej strony jest to dosyć przydatne dla nowych graczy w sumie, bo też dla początkujących graczy, bo są w stanie na dłuższą metę pooglądać, jak to tutaj wygląda i tak dalej. Co prawda teraz pociśniemy już trochę szybciej, także myślę, że już w przyszłych dwóch odcinkach będziemy mieli 60 poziom najprawdopodobniej i już będziemy robić HeroQuesta i potem zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Te pierwsze 9 odcinków było dosyć wolne tak naprawdę, bo tutaj jeszcze jakiś event, tutaj miałem jakiś wyjazd, tu wakacje, tutaj to jakieś tam dziwne rzeczy, także tutaj się dużo rzeczy mi tak nazbierało, dlatego te odcinki pojawiały się w czasem spóźnione, tak jak dzisiaj na przykład, bo nagrywam to w ten sam dzień, w który powinna być publikacja, jest 13:25, 25 minut temu powinien być odcinek. Ale niestety nie nagrałem w sumie, bo tak jak mówiłem, znaczy no trochę zajęło mi wczoraj i przedwczoraj i przedwczoraj praca nad serwerem w Minecrafcie, dlatego miałem małą obsuwę, ale dzisiaj już i w ten weekend usiądę troszkę więcej do Margo i ponagrywam już więcej odcinków. Co jeszcze mogę wam tutaj ogólnie powiedzieć? No już mówiłem o tym, że wolno idzie expienie tutaj na razie przez te kilka odcinków, już powiedziałem plan na przyszłość w sumie. I myślę, że już powoli możecie dawać propozycję tego, jaką postać następną będziemy ogrywać w ramach tej serii, w sensie którą profesją mam wbić kolejny level w sumie. Paladynem skończyliśmy, najprawdopodobniej będę cisnął jeszcze też na Lelwani, wszystkie tutaj już kolejne postaci będą albo na Lelwani, albo chyba na Gefionie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Chociaż myślę, że na Lelwani, bo Lelwani jest takim serwerem, na którym jestem w stanie wszystko sobie ogarnąć w sumie teraz, bo nie dość, że mam tego paladyna, to już jestem tutaj troszkę zaznajomiony z tym wszystkim. Wybaczcie, ale karetka przejeżdżała, musiałem zrobić cięcie szybkie. No jestem już z tym serwerem dosyć zaznajomiony, dlatego myślę, że albo pociśniemy dalej Lelwani, albo wrócimy na Gefiona. Tylko że na Gefionie już mam dosyć wykoksaną postać, w sumie ten 180 tropiciel, ja będę w stanie tam sobie wszystko kupić, tak o. Dlatego myślę, że to też nie będzie miało sensu, ma być to delikatne wyzwanie. Szczególnie, że teraz aktualnie w Margonem gram tyle, że jest to naprawdę dla mnie wyzwanie, bo nie jest to takie proste w momencie, kiedy gracie bardzo mało, ale tak jak mówiłem, zmobilizuję się teraz i już będziemy cisnąć tak na poważnie, powiedzmy. Oczywiście będę to też tutaj generalnie dawkował, bo muszę to pogodzić z resztą czynności, które wykonuję w życiu i tak dalej, czy to z pracą, czy to tutaj też z innym graniem, czy z innymi seriami, czy z serwerem, czy tutaj z rzeczami prywatnymi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to też jest dosyć ciężkie do pogodzenia, ale zawsze znajdzie się czas, chyba. No, może kiedyś się uda tak, że nie będę musiał chodzić do pracy, że tak powiem, będę mógł się poświęcić YouTube'owi, to wtedy te odcinki będą się pojawiały dużo, dużo częściej. Swoją drogą też planuję do powrót do streamów. Teraz w sumie większość czasu poświęcam serwerowi i tak dalej, dlatego nie gram za bardzo dla siebie w gry tak prywatnie, ale myślę, że może nawet i tę pracę nad serwerem, czy nawet jak będę grał w Margonem, to też będę streamował. Co prawda będę streamował na serwisie Twitch, dlatego link macie w opisie, twitch.tv/rosotv. Tam możecie mnie zaobserwować, jeżeli macie konto, możecie wbić też na Discorda, tam wszelkie informacje będą się pojawiać, a ja się na dzisiaj z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, pamiętajcie o komentarzu i o ocenie filmu, szerokości i do usłyszenia.